Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu festiwalowym, na drugim spotkaniu z serii Dwie Księgi. Ta seria jest poświęcona relacjom między nauką a wiarą. I bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest taka postać, która w kontekście tej relacji się dosyć często pojawia. Może nie tak często jak inny Włoch, który żył nieco później, ale tylko nieco później. Może urodził się nieco później, a ich życie się nieco zazębiało, jak Galileusz. Mianowicie bohaterem tego spotkania jest Giordano Bruno. Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, spalony na stosie w Rzymie, na Campo di Fiori pod koniec XVI wieku. Dokładnie w 1600 roku, czyli w ostatnim roku XVI wieku. A naszym gościem jest ksiądz doktor Zbigniew Liana, który zajmuje się filozofią, ale także historią nauki. Jest on autorem eseju o Giordano Bruno, wokół którego też się dziś spotykamy, o którym dzisiaj rozmawiamy. Te eseje, może tak, wszystkie te spotkania w tym paśmie dotyczą jakichś tekstów. I te teksty, te takie, można powiedzieć, książeczki, nazywamy to minibookami, są dostępne na stronie wydawnictwa Copernicus Center Press. To są takie e-booki, dokładnie, to są książki elektroniczne. Księże doktorze, dziękujemy, że ksiądz się zgodził uczestniczyć w tym spotkaniu. I poprosiłbym na początek o wprowadzenie nas w treść tego tekstu. Tekst powstał dość dawno, bo właśnie z okazji 400. rocznicy śmierci Giordana Bruna, czyli w 2000 roku właściwie go pisałem, a wydany w 2001. Rzecz ciekawa, że w tym roku minęła 400. rocznica z kolei pierwszego potępienia Galileusza, 20 któregoś lutego. Jakoś o tym było cicho. Nie było jakichś szczególnych wspomnień. A jest to rzeczywiście jeszcze bardziej przykra data dla historii Kościoła i relacji nauka-wiara, to pierwsze potępienie Galileusza. Natomiast tekst, ten, który jest w e-booku, on powstał na bazie tamtego tekstu sprzed 16 lat, z tym, że obecnie wszystkie teksty Bruna są dostępne online. Oczywiście nie są tłumaczone. W języku polskim mamy tylko niewielki wybór Nowickiego, tam chyba w tłumaczeniu Zawadzkiego, jeśli się nie mylę, nie pamiętam nazwiska. Tak samo na język angielski jest tylko kilka rzeczy przetłumaczonych. Natomiast większość tekstów, które Giordano Bruno pisał, jest po łacinie. To są właściwie teksty quasi takie filozoficzne. Natomiast teksty polemiczne pisał w języku włoskim. Niezależnie od tego, w którym kraju był, to takich tekstów też napisał kilkanaście i te są najbardziej znane. One są wszystkie dostępne, tylko ich tłumaczenie jest niezwykle trudne, także samemu to ciężko jest przetłumaczyć, bo to jest dziwny język w każdym bądź razie i pełen trudnych słów. Problem, czy Giordano Bruno jest męczennikiem, czy nie, sam tytuł szarlatan czy męczennik, ja dałem trzy tytuły do wyboru dla wydawcy, już dwóch pozostałych nie pamiętam, ale one były znacznie bardziej filozoficzne i ten akurat wybrał wydawca, bo najłatwiej, że tak powiem, sprzedać. Słowo szarlatan może jest troszkę na wyrost, ale jak zobaczymy, jest to postać wykraczająca poza schematy, nawet jak na dzisiejsze czasy. A pytanie, czy pojęcie męczennika nauki pojawia się dopiero w początkach XIX wieku. Niejaki Brewster w 1846 roku bodajże jako jeden z pierwszych publicznie w publikacji pisze życie kilku męczenników nauki, tak to The Life of Martyrs of Science, zaczyna używać takiego określenia. No i tam też on akurat nie, ale inni zaliczają do męczenników nauki także Giordana Bruna. Natomiast przed wiekiem XIX właściwie historia milczy o Brunie. Galileusz go w ogóle nie wspomina.
Cartes już chyba się też, nie wiem, czy zająknął o Brunie. Kepler krytykuje go kilka razy. Mersenne pomija go, jest tak, Mersenne to jest taki, to był taki w pierwszej połowie XVII wieku ksiądz francuski, który grał rolę takiej poczty pantoflowej i naukowej, czyli działał za dzisiejsze periodyki, to znaczy do niego się wysyłało wszystkie teksty, a on je rozsyłał po całej Europie. Kogo pominął, to ten nie należał do świata nauki. Był takim internetem, można. Był takim internetem wtedy w zachodniej części Europy. No i Giordano Bruno przez niego został całkowicie pominięty. Więc Giordano Bruno no, na pewno nie miał szczęścia co do swoich, za swego życia, żeby zdobyć sławę. Jedynie jeżeli wpłynął na kogoś, to na Leibnica, a wcześniej na Spinozę. To niewątpliwie poglądy Spinozy są bardzo zbliżone do poglądów Leibnica, do poglądów Bruna, a potem dopiero jest odkrywane na nowo w XIX wieku. Natomiast warto pamiętać, że to pojęcie XIX-wieczne pojawia się w bardzo silnym kontekście politycznym. Wtedy panuje bardzo silny antyklerykalizm. Kościół jest w ogromnej defensywie w stosunku do nauki. Nauka jest z kolei w ofensywie, a zwłaszcza scjentyzm naukowy jest w ogromnej ofensywie. Taki Huxley na przykład, który będzie krytykował Kościół za to, że nie popiera teorii Darwina, mówił, że właściwie nauka wszystko już osiągnęła, teraz tylko pozostaje liczyć miejsca po przecinku. Po koniec XIX wieku, gdzieś tak około 1900 roku. Wiara w to, że nauka może wytłumaczyć wszystko, był wtedy dość powszechny wśród pewnych gremiów intelektualnych. A na dodatek to była wojna Kościoła z państwem włoskim, albo na odwrót. Powstawało państwo włoskie, to jest druga połowa z kolei XIX wieku, no i zabierało terytoria kościelne. Papież musiał skryć do Watykanu i właśnie wtedy stał się więźniem Watykanu i nie opuścił Watykanu aż do 1920 któregoś roku. Pierwszy papież dopiero wtedy opuścił Watykan i uznano państwo watykańskie w tych granicach, jakie dzisiaj znamy. No więc Kościół był w defensywie, walczył z nauką, nauka z Kościołem. No i wtedy pojawia się ta książka Drapera i White'a o wojnie między nauką a teologią, a religią. To jest koniec też XIX wieku. Książka miała 80 wznowień w ciągu około 70-80 lat na całym świecie po angielsku. Więc przeorała mentalność dwudziestowieczną bardzo mocno. No i stąd myślę, u nas za komuny też się o tym mówiło, o męczennikach nauki. Galileusz, Giordano Bruno za takowych uchodzili. Z ciekawości, kiedy natknąłem się na książkę Michele Ciliberto, przetłumaczoną na język polski w If Hispan, właśnie Giordano Bruno, niewielka książeczka, ale bardzo dobrze napisana na bazie najbardziej współczesnych badań nad historią. Zresztą on jest specjalistą od Giordana Bruna. No to postanowiłem swoją trochę, moją wiedzę na temat naukowych osiągnięć Bruna jakoś ubrać w tekst, który pokaże go na tle także całej jego historii życia. Bo jak się spogląda na teksty o Giordano Bruno, czy o Giordanie Brunie, to mamy dwie zupełnie różne, pomijam teksty marksistowskie, które były bardzo pro, uważały go za wielkiego bohatera. Ale jeżeli się weźmie porządne teksty z historii, zwłaszcza renesansu, to istnieją dwa sprzeczne nurty właściwie. Weźmy takim przykładem, jednego będzie Eugenio Garin, włoski historyk renesansu, no, który będzie podkreślał potem, albo Emil Namer, taki francuski historyk, też właściwie renesansu. To oni mówią w samych superlatywach o Giordano Bruno i o jego naukowości, no i w pewnym sensie też o genialności naukowej, intelektualnej. A jak się weźmie z kolei teksty historyków nauki, typu Coirego, Aleksandr Coiré, czy Whitemana, czy Thorndike'a, z połowy gdzieś XX wieku, to nie zostawiają suchej nitki na Giordano Bruno jako naukowcu. Mówią, że może i był genialny, ale że naukowcem był żadnym.
I dlatego mówię, jest problem. Problem, który mówię, trzeba przynajmniej częściowo, jeśli nie całkowicie, bo się prawdopodobnie to trzeba by bardzo głęboko wejść w teksty Bruna i jego historię, ale na bazie współczesnej wiedzy można pewne rzeczy rozstrzygnąć. Gdyby próbować streścić życie Bruna, to tak się zastanawiałem, jak nawiązać do tego tematu ogólnego obecnego wydania festiwalu Piękno. Otóż tym, co było takim kołem zamachowym dla Bruna, to była brzydota, czyli przeciwieństwo. Brzydota i szpetota, ale jaka? Moralna i intelektualna. Jego życie to jest nieustanna walka ze szpetotą i brzydotą intelektualną zastanego świata i Kościoła. I to jest właściwie jego główny cel życia. Najpierw nawrócić wszystkich chrześcijan na porządną religię, a także filozofów na porządną filozofię, a jeśli się to nie udało, nie udało mu się to, a skonstatował to mniej więcej w 1585 roku, kiedy już był w Anglii, no to postanowił porzucić całkowicie płonne idee nawracania chrześcijan i postanowił przejąć ideę jeszcze od Gemistosa Pletona znaną, nowej religii, że trzeba zbudować zupełnie nową religię na bazie Hermesa Trismegistosa, na bazie wierzeń egipskich, na bazie magii. Bo tylko ona będzie gwarantem tego, że świat stanie się dobry, mądry i sprawiedliwy. Po kolei być może przedstawię tak wkrótce. On urodził się w 1948 roku, czyli 1548 w Noli, stąd się często mówi Nolańczyk. Bardzo szybko, jak na tamte czasy to nie było szybko, wstąpił do zakonu dominikanów. Także Dominikanie go nie lubią do dzisiaj. Mieliśmy tutaj przed chwilą takie wymianę zdanie, że to był, jak to było, że to był kto? Ojciec Bocheński nazywał go kanalią. Kanalią. Ojciec Bocheński nazywał go kanalią, bo utopił swego brata w Tybrze podobno, jakiegoś brata zakonnego w Tybrze. No, czy ile w tym prawdy, nie wiem, bo nie sprawdzałem. W każdym bądź razie od samego początku sprawiał problemy, bo już namawiał, jako kleryk, namawiał pozostałych kleryków, żeby wyrzucili obrazy świętych Matki Bożej, żeby przestali się modlić do świętych. No to już mu za to, już zanim został wyświęcony, już miał pierwsze oskarżenia, z których się potem wycofał. To nie pierwszy i nie ostatni raz, że on się ze wszystkiego wycofywał. Był bardzo pragmatycznym człowiekiem. Miał swoje idee, które postanawiał, wolał przełknąć wstyd, niż zrezygnować ze swoich idei. Na samym końcu, kiedy już zobaczy, że nie ma szans, to przyjmie śmierć. No to będzie taki ostateczny skutek. Ale co więcej, o wiele ważniejsze problemy się pojawiły. On od początku miał problem z przyjęciem dwóch natur Jezusa Chrystusa. Czyli, że jest wcielonym Synem Bożym Jezus Chrystus. Potem jeszcze będzie wpisał w takiej książce Spatio della Bestia Triumfante, czyli wygnanie bestii triumfującej, a bestia triumfująca, no to jest oczywiście współczesna mentalność, to we współczesnym świecie. Myślę, że dzisiaj to byśmy musieli szukać podobnych stylów myślenia. One zawsze się powtarzają, że jest taki kozioł ofiarny, na który wszystko, ideologiczny, na który się wszystko zwala. I on tam porównuje tak, ideę Chrystusa do centaura, do takiego pół człowieka, pół zwierzęcia, Chirona. I mówi, i wyśmiewa to, że takiego Boga to on wierzyć nie może. A w związku z tym odrzucał też trynitaryzm, czyli wiarę w to, że istnieją trzy osoby boskie, Ojciec, Syn i Duch Święty. Był absolutnym monoteistą pod tym względem. No i oczywiście, że pierwsze oskarżenia wycofano, ale został wyświęcony, zrobił doktorat z teologii, mając 26 lat, ale bardzo szybko znowu go oskarżono właśnie o niewiarę w Chrystusa, niewiarę w Trójcę Świętą, no i został oskarżony, wszczęto proces, więc uciekł. I zaczęła się jego tułaczka. Ja tam nie jestem w stanie tego wszystkiego podać, bo nie pamiętam, ale on w ciągu paru lat, bo to był koniec lat 70., przeszedł przez Nole, potem był w kilku miastach włoskich, potem doszedł do Genewy,
z Genewy poszedł do Tuluzy, z Tuluzy do Paryża, z Paryża do Anglii, a potem znowu wrócił do Europy, był jeszcze we Frankfurcie, jeszcze w paru innych miastach niemieckich. W końcu, na samym końcu w 91 roku dociera do Wenecji, to jest ostatnie jego miejsce pobytu przed Rzymem, gdzie zostanie zesłany już jako więzień. Także przeszedł właściwie całą Europę, chcąc ją nawrócić. To było jego główne zadanie, nawrócenie Europy na swoje idee. Druga rzecz, która go tak bardzo pociągała, to było to, żeby zdobyć katedrę. On koniecznie chciał mieć katedrę do uczenia. No i sądził, że mu dadzą to protestanci. Nawet się do nich przymilał, choć uważał protestantów za znacznie gorszą religię od religii katolickiej. Z dwóch powodów, bo uważał, że on ich zresztą nazywał pedantami, jak wszystkich filozofów, humanistów, ale jeszcze uważał, że odrzucenie indywidualnych zasług, a to zarzucał protestantom, mówi, jest największą głupotą, bo jest antyspołeczne. Czyli jeżeli religia przestanie nagradzać za dobre zasługi, za zasługi, no to wtedy stanie się antyspołeczna, stanie się zbędna dla społeczeństwa. Jeździł i pisał kolejne książki. Pierwsze dwie takie książki to napisał w Paryżu, początek lat 80., Candelajo, czyli świecznik, a druga Cantus Circeus, przetłumaczone to jest jako czary Kirke. Kirke to jest jakaś postać mityczna. No i to jest wizja świata, który jest całkowicie zepsuty, domaga się radykalnej reformy. Natomiast to może się dokonać na różne sposoby. Może się dokonać bądź poprzez fortunę, która zmienia bieg rzeczy i wyrównuje to, co niesprawiedliwe, staje się sprawiedliwe, tak zwane to jego koncepcja vicis situ, do ciągłej przemiany rzeczy, a w drugim uznał już, że to może się dokonać za dziełem maga, filozofa maga. To była koncepcja renesansowa maga, który jest pomocnikiem natury, który jest tym, który zdobywa wiedzę na temat głębokiej, ukrytej struktury świata stworzonego przez Boga, czy wychodzącego z Boga i pomaga Bogu poprzez transmutację świata do tego, żeby ten świat stał się doskonały, piękny. A zatem wychodzi od brzydoty, bo wszystko to, co widzi, jest brzydotą, a poszukuje piękna, które jest ukryte. To jest piękno metafizyczne. Jego interesuje metafizyka. Jest to metafizyka Boga nieskończonego. Ma pojęcie absolutnej nieskończoności Boga. Z tym się wiąże, że jak Bóg jest nieskończony, to jego skutek musi być nieskończony. A zatem stworzenie też musi być nieskończone. Nie może być tylko jeden nieskończony. Raz, że świat musi być nieskończony, ale i nieskończenie wiele światów musi być. I każdy musi być zamieszkany lub prawie każdy. Na bazie czysto teologicznej, on to wprost uzasadnia, bo taka zasada, skoro Bóg mógł stworzyć nieskończenie ile światów, to nie ma żadnej racji, dla której miałby ich nie stworzyć tyle. To jest jego podstawowa zasada. To byłoby pomniejszeniem Boga. Rzecz ciekawa, że Buridan, filozof paryski z XIV wieku, też na te tematy się pisał. Pisał rzecz wręcz odwrotnie, że nieskończony świat byłby zaprzeczeniem wielkości i doskonałości Boga. Także zupełnie sprzeczne argumenty. Potem on przyjmuje, że materia ma być materią, to jest materia hermetyczna, to znaczy on przyjmuje, że istnieje nieskończona materia we wszechświecie, ale to nie jest materia arystotelesowska. Wiemy, że materia arystotelesowska to była taka, którą się otrzymuje, oczyszczając nasze pojęcie materii ze wszystkich cech, czyli coś, co jest całkowitą możnością pozbawioną jakiejkolwiek cechy. Natomiast on mówi, absolutnie nie. Dla niego materia to jest przepełniona formami, dynamizmami, siłą, nadaną jej jakoś przez Boga. Tu bym, ja tam pokazuję zbieżności z dwunastowiecznymi koncepcjami. I ta materia jest w nieustannym ruchu. Ta materia jest w nieustannej przemianie. I wszystko się przemienia we wszystko. Owo vicis situ do, i to dotyczy i ludzi, i zwierząt, i świata. I tylko po to mu był potrzebny Kopernik, bo on tłumaczył lepiej jego koncepcję świata i Boga niż Ptolemeusz czy Arystoteles, tym bardziej Arystoteles.
Jest jeszcze parę innych rzeczy, ale o tym może później. Natomiast gdy chodzi o samo potępienie, za co został potępiony Giordano Bruno? Ja sobie tutaj to wypisałem. Otóż jego książki były mało znane, no bo on pisał po całej Europie. One nie dotarły do Rzymu, więc trudno, on był trochę, tak jak to Włosi mówią, per sentito dire, czyli że przez zasłyszenia był znany bardziej, no i z tego, co zrobił w swoim zakonie, za co uciekał od połowy lat 70. A potem, ale go zaprosił taki jakiś wykładowca, czy już nie pamiętam, kim on był w Wenecji, Moceni go się nazywał, i zaprosił Bruna, zachwycony jego dziełem De Triplici Numero i coś tam, Mensura et Uno, zdaje się, czyli o potrójnym, o minimie, miarze i czymś tam jeszcze. W każdym razie zaprosił go, rozmawiał z nim przez pół roku, a potem na niego doniósł do inkwizycji. I bardzo szybko został Bruno aresztowany przez inkwizycję we Wenecko. Trzeba wiedzieć, że Wenecja była niezależna od papieża. I papież Klemens chyba VII lub VIII musiał mocno negocjować z dożą weneckim i przekupić go, żeby ten wydał mu Bruna. Innego, na przykład Arystotelika Kremoniniego, nie wydano. Bodajże powołali się na to, że był byłym zakonnikiem i z tego powodu podlega... Właśnie, tylko dlatego, że był byłym zakonnikiem, to doża nie chciał aż do końca walczyć z papieżem i przesłał Bruna do Rzymu. Natomiast Bruno, nawet będąc w więzieniu, uprawiał polemikę ze swoimi współwięźniami, których potem znowu przepytywano, i ci go też oskarżyli o różne bezeceństwa, które im opowiadał, do których ich namawiał. I teraz Państwu przeczytam, gdzie ja to mam. Gdzieś to sobie wypisałem. Tak. Moceni go oskarżył o poglądy sprzeczne ze świętą wiarą i wygłaszanie mów skierowanych przeciwko niej i jej sługom, o fałszywe poglądy na temat Trójcy, boskości Chrystusa i na temat wcielenia, fałszywe poglądy na temat transubstancjacji mszy świętej, podtrzymywanie twierdzenia o istnieniu licznych światów i ich wieczności, o wiarę w wędrówkę duszy ludzkiej i jej wcielanie się w zwierzęta. Tam vicis situdo implikowała metempsychozę. O praktyki wróżbiarskie i o magiczne, o niewiarę w dziewictwo Maryi. Współwięźniowie z kolei oskarżali go, iż twierdził, że Chrystus grzeszył, iż żywił błędne poglądy na piekło. On twierdził, że piekła nie ma i że nie ma kary za grzech. Iż żywił błędne poglądy o Kainie i Ablu, że niepochlebnie wyrażał się o Mojżeszu, że niepochlebnie wyrażał się o prorokach, że podważał wiarygodność dogmatów Kościoła, potępiał kult świętych, z lekceważeniem wyrażał się o brewiarzu, że bluźnił, miał niegodziwe intencje na wypadek, gdyby został zmuszony do powrotu do zakonu, o pogardzanie relikwiami i jeszcze parę innych. Natomiast ostatecznie podobno sformułowano 8 cenzur. To historycy nauki i idei to wyczytali. To one nie są dokładnie sformułowane nigdzie, tylko analizując teksty watykańskie, które zostały otwarte w pierwszej jeszcze połowie XX wieku, udostępnione, to wyczytali. One były takie. Cenzury, czyli to są tezy, za które został pociągnięty do odpowiedzialności przed Inkwizycją Rzymską, przed Trybunałem. Nieskończonej przyczynie odpowiada nieskończony skutek. To była pierwsza teza, za którą go oskarżono. Czyli nieskończony Bóg i nieskończone stworzenie. Nic nie powstaje i nic nie ginie wedle substancji. To jest zanegowanie Arystotelesa. Ziemia się porusza, kopernikanizm. Ciało niebieskie to anioły. Ziemia posiada zmysłową i rozumną duszę. Dusza nie jest formą ciała, arystotelesko-tomaszowa koncepcja. Indywidualna dusza ludzka nie jest nieśmiertelna, jest tylko przejściowym wyrazem duszy świata. To takie koncepcja a la wczesny Platon. Dusza świata i materia pierwsza są wieczne i odwieczne, czyli takie 8 tez sformułowano, które mu zarzucono. On powiedział, że z dwóch jest w stanie się tylko wycofać, z innych nie bardzo.
Początkowo się ze wszystkich wycofał, ale potem od kiedy już dotarł do Rzymu i zobaczył chyba, że nic z tego nie wyniknie, to pierwsze 6 podtrzymał, no i został spalony na stosie za to. Tylko jak Państwo widzicie, tylko dwie są związane jakoś z kosmologią, czyli to, że Ziemia się porusza oraz jeszcze gdzieś było gdzie indziej, że jest wiele światów, chociaż tutaj tego nie ma, ale gdzie indziej wyczytałem, że jeszcze mu zarzucano wielość światów. Sama nieskończoność świata też jest związana. Nieskończoność świata to jest nieskończony skutek, no i nieskończenie wiele światów. Tak, no to są takie rzeczy, za które został oskarżony. Jak widzimy, że oskarżenie, że kopernikanizm to była bardzo niewielka część tych oskarżeń. One miały potem swoje, tam był taki jedna osoba, proszę Państwa, kardynał Bellarmin, święty Robert, który był na procesie Bruna pod koniec, a potem inspirował proces Galileusza i widział podobieństwa. No i prawdopodobnie to jest dlatego to, co się stało na procesie Bruna, miało jakieś konsekwencje w późniejszym czasie na proces Galileusza. Czy to są jedyne konsekwencje? W sensie przez tą postać kardynała Bellarmina, czy na przykład Galileusz, dowiadując się o procesie Bruna, z jakiegoś powodu na przykład zaniechał ogłoszenia? Nikt tego nie wie, dlatego że Galileusz nic na ten temat nie pisze. Galileusz nigdy nie spotkał Bruna, choć przez pół roku mieszkali w tym samym mieście. To znaczy on mieszkał w Wenecji czy tam w Padwie, a Bruno już wtedy był w więzieniu. To na tej zasadzie się spotkali. Bo Galileusz przyjechał do Padwy objąć pierwszą swoją katedrę w 1591 roku. No i w tym czasie do Wenecji, bo to Padwa należała do Doży Weneckiego, no i tam też właśnie w tym czasie już przebywał Bruno, ale bardzo szybko znalazł się w więzieniu i nigdy nie mieli okazji się ze sobą spotkać. I też nigdy, a natomiast są różne spekulacje, dlaczego Galileusz milczy na temat Bruna, czy wiedział o nim, prawdopodobnie musiał słyszeć o nim. Tego się nie uda ukryć. Natomiast był taki jeden, nie pamiętam, ksiądz, przyjaciel Galileusza, gdzieś tak 1610 rok, kiedy zaczyna się cały proces przeciwko Kremoniniemu, a Galileusz zaczyna kampanię propagacyjną na rzecz teorii Kopernika, bo odkrył fazy fazy Wenus i satelity Saturna i Jowisza. No to dodało mu skrzydeł i dopiero wtedy zaczął mówić wprost o teorii Kopernika. No a ten mu mówi, uważaj, bo możesz źle skończyć. I prawdopodobnie miał na myśli Bruna. No, nie jesteśmy pewni, tego nie da się wyczytać. To jeszcze zanim porozmawiamy o nauce Bruna, no właśnie, czy jego naukowości, chciałbym porozmawiać, jakim był człowiekiem, bo wydaje się, że ten życiorys jest niesłychanie ciekawy. Już sam fakt, że zwiedził tyle miast w Europie, no właściwie można powiedzieć, że był niemalże wszędzie, Znaczy w całej zachodniej ówczesnej Europie, do Pragi nie dotarł, co jest dziwne, ale... Tak, ale no ma się też wrażenie, no na przykład zniechęcał swoich, zwłaszcza młodych współbraci, do czytania żywotów świętych. No był na pewno był co najmniej eufemistycznie mówiąc specyficzny. Wydaje się także, że miał cięty język. Wspomina ksiądz jakiś jego list, w którym pisze, że Kościół, jeszcze będąc w zakonie, pisze, że Kościół jest rządzony przez osłów i niełuków. Tak. Pojęcie osielstwa jest bardzo częstym wyrażeniem. I także wieprze. Używa takich określeń na wieprze i osły. Skąd się to brało? Bo to ktoś może nie wiedzieć. Otóż on posługiwał się tak zwaną fizjognomiką. Ona była wtedy niezwykle popularna. Nawet jakby... Nie wziąłem niestety ze sobą. Chciałem wziąć i zostawiłem w domu. Książkę z obrazkami. Otóż fizjognomika to była taka koncepcja, że ludzie są podobni do zwierząt i zachowują się tak, jak ich twarz jest. Ktoś, kto ma twarz podobną do osła, zachowuje się jak osioł, ktoś, kto ma twarz podobną do
wieprza, no to zachowuje się jak wieprz. I są takie rysunki z XVI wieku pokazujące podobieństwo. Tam akurat jest twarz nosorożca, wieprza, osła, sowy i jeszcze chyba ze dwie inne. To jest taka w Labiryntach Magii Dobrowolskiego. On tam pod koniec daje takie zdjęcia. No i przypuszczalnie stąd to pojęcie osielstwa, że głupota to wiąże się z tym, że ci ludzie są bardziej podobni do zwierząt, czyli a skąd się to, no właśnie, że w nich dusza jeszcze jest nieprawdziwie ta oczyszczona, tylko taka w ramach tej metempsychozy gdzieś tam więcej jest, w nich jest zwierząt niż człowieka. I należy to oczyścić przez odpowiednią filozofię. Bodajże też jedno z kolejnych oskarżeń, nie pierwsze, ale też nie to ostatnie, dotyczyło tego, że w jakimś ze swoich pism zawarł pewien zakamuflowany epitet na temat papieża. No właśnie o to w jego wieprza chodziło. No i Moczenik twierdził, że on miał na myśli papieża ówczesnego. Czy tak jest, to Bruno zaprzeczył, a czy tak jest naprawdę, to nikt nie wie. Ale podobnie było, proszę Państwa, z Galileuszem. No Galileusz, kiedy pisał swój traktat o dwóch systemach, umieszcza tam postać Simplicia, no i oczywiście wszyscy zrozumieli, że chodziło o papieża Urbana, czyli jego przyjaciela, który się potem na niego bardzo obraził, wkurzył, no i powiedział, że od tej chwili to już przestajemy być przyjaciółmi. No. Galileusz się tłumaczył bodajże, że szło o komentatora Arystotelesa. Tak, Simplicius. Bo to Simplicius to był z VI wieku, był taki komentator Arystotelesa. Dobrze. Kolejna sprawa, zanim przejdziemy do tej nauki, to jest teologia. No bo to oskarżenie, jak usłyszeliśmy, ma charakter raczej, te tezy, które zostały oskarżone, mają charakter raczej teologiczny. Podstawowe oskarżenie jest teologiczne. Ja tutaj nie powiedziałem, że on był też oskarżony o herezję przez protestantów, przez kalwinów w Genewie. On przyjechał do Genewy, i pierwsze, co zrobił, to skrytykował tam wybitną postać Antoniego de la Faye i wykazał mu 20 błędów i obraził wszystkich biskupów genewskich oczywiście. I za to go wsadzono do więzienia i oskarżono o herezję. Oczywiście on się z tego wszystkiego wycofał bardzo szybko i zaczął nauczać tam. No, ale to pokazuje, że zanim pomyślał, to coś powiedział. No miał taki szybki temperament, że co na sercu, to co w myśli, to na języku, potem się wycofywał, przepraszał, ale przez to miał masę wrogów. No podobnie było w Anglii. Dojechał tam, zresztą z bardzo złą reputacją, bo ambasador angielski z Paryża wysłał, jeszcze zanim on zdążył dotrzeć, to ambasador wysyła do króla ostrzeżenie, że wybiera się do was niejaki Giordano Bruno, nie pochwalam jego poglądów religijnych. Czyli już uprzedzano Anglików, że jedzie ktoś, kto jest wichrzycielem. Przez chwilę wykładał na Oksfordzie, bo się jakoś wkupił w łaski. On tam przyjechał w poselstwie Polaka Łaskiego. Dołączył się do poselstwa, no nie miał pieniędzy, więc musiał sobie zjednywać jakichś sponsorów. No i oni go zawieźli do tej Anglii, no i zaczął wykładać, ale bardzo szybko mu odebrano wykłady, oskarżając go o plagiat niejakiego Marsilio Ficiniego, czyli głównego twórcy takiego odrodzenia renesansowego, intelektualnego, jaki jest nam znany, bo on tłumaczył teksty greckie, właśnie Hermesa Trismegistosa na włoski, czy też na łacinę z greki. Ale też oskarżano go o wykład, bo wykładał Kopernika. To fakt, że wykładał Kopernika i tam arcybiskup Canterbury go tak strasznie ośmiesza. Pisze takie, no to można nawet przeczytać. Tak, to jest bardzo ten fajny tekst, cytat, to fakt. Ten tekst, jak go znajdę, to zaraz go Państwu przeczytam. Co wypisuje arcybiskup Canterbury na temat... Ja dodam, że wyśmiewa się nawet z jego języka, w sensie, że jak wypowiadał łaciński. Tak, właśnie, bo on miał taką specjalną, specyficzną wymowę włoską. I to, no to trzeba zobaczyć, jak to jest tutaj napisane, bo on specyficznie też pisze, bo oni wszyscy pisali po łacinie, niezależnie czy byli Anglikami, czy nie Anglikami. Albo po włosku. No.
kiedy ów włoski człowieczek, mieniący się Filoteus Jordanus Brunus Nolanus, magis elaborata teologia doktor etc., etc., o imieniu z pewnością dłuższym od swego ciała, nawiedził nasz uniwersytet w orszaku polskiego księcia Łaskiego, wychodził ze skóry, by spełnić jakieś pamiętne przedsięwzięcie, by zyskać sławę w tym słynnym Ateneum. Powróciwszy niewiele później, z większym sprytem niż mądrością, zajął najwyższe miejsce w naszej najlepszej, najsłynniejszej szkole. Zakasał rękawy jak żongler i wygadując o centrum, circulus i circumferentia, taka jest bowiem wymoga w jego ojczyźnie, podjął próbę pośród wielu innych rzeczy podtrzymania poglądu Kopernika, wedle którego ziemia obraca się, a niebiosa pozostają nieruchome. Po prawdzie to już raczej jego głowa się kręciła, jego mózg nie stał w miejscu. Tak, także, bardzo fajny także cytat. To pokazuje, że on sobie narobił wrogów w każdej możliwej ówczesnej religii europejskiej, czy to wśród katolików, czy wśród protestantów kalwinów, czy wśród anglikanów. Także była to postać wysoce kontrowersyjna, z tym, że i nim kierowała ta chęć odnowienia religii. Ale już bardzo wcześnie odrzucił właśnie te dwa dogmaty o Trójcy Świętej i o wcieleniu. Nie można być chrześcijaninem, nie przyjmując tych dwóch dogmatów. To jest w ogóle definicja chrześcijaństwa, także... Właśnie, więc w takim razie czemu wstąpił do zakonu i czy już wstępując do zakonu... A tego nie wiemy, tego nie wiadomo, bo nie ma tekstów sprzed jego wstąpienia do zakonu. Można przypuszczać, musiał słyszeć o różnych, gdy chodzi o kult świętych, to prawdopodobnie był pod wpływem ruchów protestanckich, musiał coś słyszeć. Natomiast gdy chodzi o odrzucenie, proszę Państwa, religii chrześcijańskiej, to nie było nic nowego. Ta idea nowej religii, którą potem podejmie tak naprawdę dopiero w Anglii, pojawia się razem właśnie z Ficinem, który tłumaczy Gemistosa Pletosa. To jest taki słynny filozof, teolog grecki, w XIV wieku jest tłumaczony i on właściwie też nie jest chrześcijaninem i proponuje odrodzenie nowej religii właśnie w oparciu o Boga, zapomniałem, na Teta bodajże, czy jakoś tak, zwanego też właśnie Trismegistosem, utożsamiany z Hermesem Trismegistosem. Ale czy Gutot, czy jakoś tak go nazywano. I chodziło o to zupełnie nową religię, która, jednak chrześcijaństwo wtedy było dość scholastyczne. I to ten scholastycyzm, jak wiemy, krytykował Erasmus z Rotterdamu, którego zresztą Bruno czytał i to też mu zarzucano i też musiał uciekać z tego powodu, bo to było zakazane książki. No ale to jest to, dlaczego on krytykował wszystkich humanistów, mówiąc, że są pedantami i arcypedantami, którzy bardziej dbają o swoją cyceroniańską wymowę niż o prawdziwą metafizykę. I dlatego on mówi, ja wolę starych arystotelików, bo oni są znacznie bliżsi prawdy niż cała ta współczesna banda językowych pedantów. Ja tylko dodam, że w zeszłym roku na naszym spotkaniu rozmawialiśmy o okultyzmie i wątkach hermetycznych i magicznych. I tutaj te wątki też się pojawiają w życiorysie i w pracach Bruna. Wątki okultystyczne też są, zwłaszcza w tych pracach, w których on mówi już o tej nowej religii i o naukowcy magu, który ma, tak, ma dokonać tej przemiany. Czy może ksiądz coś więcej jeszcze o tym powiedzieć? Najbardziej charakterystyczną cechą koncepcji magicznych XVI wieku, taką dla intelektualistów, bo pomijamy czarną magię, demoniczną magię, ta nas nie interesuje. Chodzi nam o pewien nurt intelektualny. To naprawdę była jakaś filozofia, która wierzyła głęboko w to, że natura, pojęcie natury da się tak zinterpretować, że są tam ukryte sekrety, czyli arkana natury i kto może je poznać. Ponieważ religia się okazuje nijaka, chrześcijaństwo się tutaj do niczego nie nadaje, ich zdaniem, bo jest w upadku, to jedynym, który jest zdolny to zrobić, to będzie mag, kabalista, czyli ktoś, kto zaczyna wchodzić w teorię znaku. To była tak zwana teoria znaku symbolicznego.
mniejsza, jak to po łacinie było. W każdym razie wystarczyło podobieństwo zewnętrzne, żeby wierzyć w poznanie istoty ukrytej rzeczy. I sądzono, że studiując podobieństwa w przyrodzie jesteśmy w stanie poznać głęboko ukryte tajniki natury. No i tym, który był do tego najbardziej predysponowany, był alchemik, był mag i de facto oni byli kapłanami Boga. Oni, to często mówiło się na przykład, że Chrystus jest kamieniem filozoficznym świata. Bo dlaczego? Bo jeszcze w XII wieku zadano pytanie cur deus homo, dlaczego Bóg stał się człowiekiem? I odpowiedź była bardzo prosta, w takim De Plankt Naturae w Anticlaudianusie Alana z Lille jest odpowiedź bardzo prosta. Ponieważ świat jest grzeszny, zepsuty, sam się nie potrafi naprawić, potrzeba kogoś, kto go naprawi. I dlatego przychodzi Chrystus. No i teraz dla maga, który uważa, czy alchemika, który uważa, że świat jest zepsuty i trzeba go niedoskonały, trzeba go wydoskonalić, no to takim kamieniem filozoficznym naprawy wszystkiego jest Jezus Chrystus. Czyli jest kamieniem filozoficznym. Natomiast mag robi coś podobnego i dlatego chce na przykład przekształcać kamienie w złoto, bo najszlachetniejszym bytem będzie złoto i teraz będzie poszukiwanie tej formuły, jak przekształcić wszystko to, co jest byle jakie, kamienne, przekształcić w złoto. Ale to się odnosiło do całego świata, do przekształcania człowieka, religii. A natura dla maga, i to było najbardziej charakterystyczne, może wszystko. Natura może wszystko, nie ma granic dla natury. A stąd wynika niechęć do matematyki. O tej niechęci jeszcze za chwilę, natomiast jeszcze mam krótkie pytanie w ramach, czy mógłby ksiądz dopowiedzieć, czy Bruno uważał się za takiego maga, który przemieni świat? Znaczy tak, on wprawdzie, on tam pisze w jednym z tych tekstów, że chyba to jest te czary Kierkego, że to właśnie filozof mag ma świat przemienić i udoskonalić. No i on miał oczywiście na myśli siebie. Też są takie teksty, które one są składanką tekstów Bruna, że chodzi o to, by on uważał siebie właściwie, to jest interpretacja, a za anioła światłości zesłanego przez bogów, aby przywrócić dawną mądrość, aby wiążąc w jeden węzeł religię, politykę i filozofię, tak jak to było w dawnych czasach, czyli za czasów Egipcjan, kiedy to filozofowie byli tacy, że awansowali ze swego stanu na prawodawców, radców i królów. No to jest pogląd Bruna na temat siebie jako filozofa, który jest powołany do tego, żeby zmienić świat na lepszy. To przejdźmy może w końcu do tej nauki. Mówił ksiądz, że ten kopernikanizm w przypadku poglądów Bruna pełnił rolę raczej służebną, w sensie, że on mu bardziej pasował do jego koncepcji wizji metafizycznej świata. Tak. No i padła w końcu mowa, że raczej żywił niechęć do matematyki. Wiem też z tego eseju, że właśnie Kopernikowi zarzucał to, że był raczej matematykiem niż metafizykiem. To, że był matematykiem, było zarzutem, który Bruno dosłownie expressis verbis kieruje przeciwko Kopernikowi. Ale czy można go uważać za wyznawcę kopernikanizmu? Jednego z pierwszych właściwie. A niewątpliwie nie? Tak, no bo on twierdzi się, historycy nauki twierdzą, że jeśli chodzi o znajomość Kopernika, znał go bardzo dobrze. Nie od strony matematycznej, ale w ogóle od strony idei, które tam się kryją i że podobno był najlepszym krytykiem tradycyjnej koncepcji geocentrycznej przed Galileuszem, czyli dawał najlepsze argumenty, jakie można było dać. Najlepszym obrońcą ruchu Ziemi przed Galileuszem. Przed Galileuszem, tak. A jaka była metoda Bruna? No, dzisiejsza nauka, można powiedzieć, polega na pewnym sprzężeniu, specyficznym sprzężeniu między teorią a empirią. Wiem, że Bruno też miał pewne poglądy na temat stosunku między rozumem a zmysłami. Jak on się na to zapatrywał? Znaczy, tam cytuję taki dłuższy fragment, w którym
On mówi, że zmysły no, nie są w stanie niczego nam zapewnić. Są jedynie takim, można powiedzieć, że zmysły są co najwyżej katalizatorem. Są okazją do poznania tak naprawdę intelektualnego. On jest, Bruno jest racjonalistą. I to ta, w stylu takim skrajnie arystotelesowskim, a nawet trochę platońskim. Inaczej mówiąc, zmysły są tylko okazją do tego, żeby intelekt zaczął dokonywać jakiejś głębokiej analizy pojęciowej i docierał do ostatecznej prawdy. I za to go zresztą gani bardzo Kepler. Kepler ma mu za złe właśnie to, że w ogóle nie zwraca uwagi na doświadczenie, tylko wymyśla swoje teorie zupełnie wzięte z głowy. Czyli byli naukowcy, którzy mniej więcej w tym czasie odwoływali się do Bruna, chociażby Kepler. Znaczy powiedziałem, że on nie tyle odwoływał, ile go krytykował. Tam taki króciutki tekst jest Keplera, nie wiem, czy go znajdę. Istnieje grupa filozofów, nie nazywa go wprost, którzy nie wyprowadzają swojej argumentacji od spostrzeżeń zmysłowych, ani nie dostosowują przyczyn danych rzeczy do doświadczenia. Zamiast tego, jakby zainspirowani czyimś entuzjazmem, wymyślają i rozwijają pewną opinię na temat stanu świata. Kiedy zaś już ją przyjmą, z uporem przy niej trwają. Tu mi się przypomina porównanie Franciszka Bacona, który mówi o metafizykach, że są niczym pająk, który snuje sieć z samego siebie, że oni tak budują filozofię, czyli snują sieć intelektualną w oparciu o własne idee. Dobrze, może to będzie ostatnie pytanie, zanim oddam Państwu możliwość zadawania. Natomiast może ja tu przeczytam, co on pisze o Koperniku. Bruno. Bruno, co pisze o Proszę Koperniku. Bardzo. Kopernik był człowiekiem, który jeśli chodzi o poznanie natury, dalece przewyższał Ptolemeusza, Hipparcha, Eudoksosa i wszystkich tych, którzy podążali ich śladami. To chodzi o starożytnych astronomów. Jednakże nie oddalił się od nich zbyt daleko. Będąc bardziej zainteresowany studiowaniem matematyki niż przyrody, ja to wytłumaczę za chwilę, nie mógł być na tyle przenikliwy i dogłębny, by wyplenić szkodliwe i próżne zasady. Z tych wszystkich powodów, któż może bez zastrzeżeń wychwalać wielkość umysłu tegoż Germana? Sick. Przykro mi, ale tak pisał. Ale pomimo, że niemal w ogóle nie dysponował solidnymi, on tam pisze żywymi, vive, racjami, a jedynie marnymi, pokrytymi rdzą fragmentami, jakie mógł otrzymać z rąk starożytnych, można by powiedzieć jakimiś skorupami, jakimiś odpadkami, coś takiego, intelektualnymi oczywiście, chodzi o pewne pomysły intelektualne odziedziczone po starożytnych. To przecież skrzętnie je zebrał, oczyścił i spoił do tego stopnia, że przy pomocy tego swego bardziej matematycznego niż fizycznego, dosłownie naturalnego dyskursu, do tego stopnia, że ideę, która do tej pory uchodziła za niepoważną, niegodną uwagi i była pogardzana, uczynił koncepcją cenioną, szanowaną, bardziej prawdopodobną od koncepcji przeciwnej i bez wątpienia znacznie wygodniejszą i bardziej przydatną dla teorii i dla nauki obliczającej ruchy nieba, tak zwane rozum ratio radione calculatoria. To ja to musiałem tłumaczyć opisowo, bo to się nie da przetłumaczyć dosłownie. Chodzi tutaj o naukę obliczającą ruchy nieba w oparciu o dane z tablic astronomicznych. To się nazywało calculatores, to oni tak się nazywali. Co tutaj jest? Tu jest bardzo charakterystyczna rzecz, która staje się powodem oskarżenia też potem Galileusza, głównym źródłem uzasadnienia oskarżenia, rozróżnienie na matematykę i fizykę. Otóż trzeba wiedzieć, że za czasów Arystotelesa, i to Arystoteles zrobił, oddzielił całkowicie fizykę od matematyki. One się zajmują zupełnie różnego typu bytami. I nie ma możliwości budowania fizyki matematycznej. Matematycy, to inna sprawa, to jest często tożsame z astronomami lub z astrologami, przynajmniej w średniowieczu tak to funkcjonuje. To są ci, którzy budują sobie tylko swoje kółka,
takim matematykiem to był właśnie Ptolemeusz, który budował sobie epicykle, budował sobie deferencje, epicykle na epicyklach, wprowadza jakieś tam hipotetyczne punkty, właściwie fikcyjne punkty ekwantu lub ekscentryki lub jeszcze coś tam. To były strasznie skomplikowane struktury matematyczne po to tylko, żeby opisać zjawisko na niebie, tak zwane zbawienie zjawisk, sodzeinta phenomena, czyli zbawianie zjawisk. Ale matematyk nie miał prawa mówić nic o przyczynach i o tym, jak naprawdę w świecie jest. O tym decydował fizyk, a fizyka była arystotelesowska i sferyczne niebo. 8 sfer, w których niczym pierścienie, niczym kamienie szlachetne osadzone w pierścieniach poruszały się planety. To były prawdziwe przyczyny. Natomiast matematycy nie mówili o przyczynach, mówili tylko hipotetyce. Czyli nie mogli, a wtedy to było powiedzenie, czyli fikcyjnie. W hipotetyce, czyli hipotetycznie oznaczało fikcyjnie. No a zarzut był przeciwko potem Galileusza, że to, co powinien mówić jako hipotetyce, on mówi realnie, że tak naprawdę jest. A to mogą robić tylko fizycy i teologowie. I wara matematyką, czyli astronomą do tego. Ale proszę zwrócić uwagę, że Bruno też zarzuca Kopernikowi nic innego, tylko to samo, co zarzucono potem Galileuszowi, że to, co on robi, to są, że to są tylko kółka. To nie jest faktyczny świat. Faktyczny świat trzeba szukać w prawdziwej metafizyce. No i on ją buduje w oparciu o tego nieskończonego Boga. Czy wiedząc już to wszystko o Brunie i o jego dziele, to, że na przykład odrzucał matematykę, że bardziej cenił rozum, że metafizyka... Rozum, ale nie matematyczny. Rozum nie matematyczny. Rozum nad zmysły może, tak? Tak. Ale z drugiej strony cenił Kopernika, rozmyślał nad tym, jak wygląda świat, także można powiedzieć nad zagadnieniami kosmologicznymi. Czy można powiedzieć, że był protagonistą nauki? Nauki nowożytnej oczywiście. W sposób uprawniony. Bezpośrednio na pewno nie. Znaczy, jeżeli patrzeć na rozwój nauki, no to historycy nauki mówią, że on nie posunął do nauki w ogóle do przodu. Natomiast niewątpliwie był kimś, kto walczył o wolność myślenia, o niezależność myślenia. On to robił wprawdzie w dziedzinie głównie metafizycznej i moralnej. Właśnie oskarżenie o osielstwo wszystkich chrześcijan to było oskarżenie o to, że zamiast myśleć samodzielnie, to idą jak owce za baranem, czyli za kimś, kto im mówi, jak mają postępować. Czyli że nie chcą wykorzystywać własnego rozumu. To niewątpliwie ta niezależność myślenia jest czymś, co jest konieczne do tego, by nauka mogła się rozwijać. Natomiast chcąc, nie chcąc, znaczy nie przyczynił się chyba w żaden sposób do rozpropagowania teorii Kopernika. To by było ciężko wykazać historycznie, że jego dzieła przyczyniły się do zaakceptowania przez kogokolwiek teorii Kopernika. Czyli można powiedzieć, że o ile był męczennikiem, to nie był męczennikiem nauki, ale wolności myśli. Ja tak to napisałem, że na pewno był męczennikiem wolności myślenia. To na pewno. Dobrze, to z mojej strony na razie tyle i jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie, to serdecznie zapraszam. Ja o te wiele światów, ja oczywiście już nawiązuję do multiverse naszego dzisiejszego. A ja bym może zaczął tak, bohaterem Copernicus Festival jest jeszcze jeden bohater, to nie wiem, ksiądz Michał Heller. Mi się wydaje, że ksiądz profesor ewoluował od negowania multiverse parę lat temu, a teraz już akceptuje. Co za problem dla Boga stworzyć? I to jest tak stara idea, tak? A to znaczy w sensie, proszę, ta idea, co Bóg mógł stworzyć, ona się pojawia w XIII wieku. I wtedy zaczyna się takie myślenie, że Bóg mógł właściwie wszystko stworzyć, co tylko jest wewnętrznie niesprzeczne. I wtedy zaczyna się mówić o światach nieskończonych, o nieskończonej ilości światów. Na przykład jest pytanie, czy Bóg może poruszyć świat po linii prostej. Takie było pytanie w XIII wieku. I Tomasz bodajże powiedział, że nie może. No i to zdanie zostało potępione przez biskupa Tampiera w 1277 roku.
Tylko nie wiem, czy to jest zdanie u świętego Tomasza, czy w każdym razie jest to zbiorze 200 iluś tam zdań potępionych przez biskupa Tampiera. Czyli to był, bo arystotelizm był koniecznościowy, fatalistyczny, że Bóg musi postępować zgodnie z zasadami logiki i nie może i metafizyki arystotelesowskiej. Natomiast chrześcijaństwo mówiło, no nie, Bóg jest większy od metafizyki arystotelesowskiej i może stworzyć świat, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli świat wyczerpuje całość miejsca i całość przestrzeni, bo tak było Arystotelesa, że poza wszechświatem nie ma nic. I pytanie o to, co jest poza wszechświatem, jest głupim pytaniem. To jest takie zdjęcie, które się wtedy pojawia, ktoś wystawia rękę za ostatnią sferę wszechświata i sprawdza, co tam jest. No i to jest wyśmiewane, że to jest absurdalne pytanie, bo miejsce kończy się razem ze wszechświatem. A skoro tak, a świat się kręci naokoło, no to nie ma miejsca na to, żeby świat posunąć po linii prostej. No więc według Arystotelesa konieczne jest, że świat musi poruszać się wokół siebie. No oczywiście, a pytanie było, czy jednak może po linii prostej. Oczywiście, gdyby chciał, może. No i tak, i wtedy zaczyna się taka cała teoria XIII-wiecznych, XIV-wiecznych teologów, filozofów, co by było gdyby. Takie gdybologia stosowana w teologii. I wtedy zaczyna się mówić właśnie też o tych nieskończonych światach, ideach, które potem, mówię, no, przejmie na pewno jakoś. Natomiast te multiwersy, w ogóle to jest rzecz ciekawa, że pewne pojęcia żyją, są stricte metafizyczne, to znaczy nie ma z nich żadnego pożytku, a nagle one nabierają znaczenia empirycznego. I dlaczego się może nawracać ksiądz Heller na multiwersy? To samo jest z paroma innymi rzeczami, że one mogą nagle stać się empirycznie jakoś sprawdzalne. To jeszcze nie, ale znaczy na jakiej zasadzie to jest, że buduje się modele takie fizyczne, w których uwzględnia się multiwersy i to ma dalekie konsekwencje w tego, jak zachowuje się nasz świat. I świat bez multiwersów zachowuje się trochę inaczej, a świat z multiwersami zachowywałby się troszkę inaczej. To wtedy to jest jedyny sposób na empiryczne uzasadnienie stosowania multiwersów w fizyce. Inaczej to nie ma najmniejszego sensu. Jest to czysta metafizyka. Ja nie wiem, czy dzisiaj jest, natomiast niektórzy fizycy twierdzą, że jest. Byłem na takim ostatnio. Niektórzy twierdzą, że jest. I to spór teraz jest dość mocny. Byłem nawet 2 tygodnie temu na takim wykładzie i taki jakiś fizyk z Anglii twierdził, że one są już jakoś wsadzalne do empirycznej fizyki. Że to nie... Proszę? No ale tylko. No to jeżeli, no ale, no. Tylko jest pytanie, czy... Przepraszam. Natomiast mówię, spór dotyczy tego, czy to jest czysto metafizyczne. Czy to jest czysto metafizyczny byt? Jeżeli jest czysto metafizyczny, to nie ma dla niego racji bytu w fizyce. Dlatego wielu fizyków nie akceptuje multiwersów. Podobnie było, proszę Państwa, z teorią ewolucji. Pojęcie ewolucji to było pojęcie stricte metafizyczne. Na przykład Karl Popper uważał, że to jest pojęcie metafizyczne, nienaukowe, że teoria ewolucji jest metafizyczna, nienaukowa, ale z czasem uznał, że jest to wartościowy metafizyczny program badawczy, z którego można wyprowadzić wiele ciekawych empirycznych konsekwencji, a dzisiaj wprost się mówi, że teoria ewolucji jest falsyfikowalna, czyli jest teorią empiryczną, przynajmniej na pewnym poziomie. To mniej więcej jest, idee tak żyją, to znaczy wiele idei z metafizycznych może stać się niemetafizycznymi, wtedy może wejść do nauki. I to jest trochę taka zasługa takich ludzi jak Bruno, bo na pewno zasługą Bruna było, to wszyscy przyznają, łącznie z jego krytykami, stworzenie pewnej wizji świata, która opanowała myślenie europejskie z czasem. Mimo że nikt się na niego nie powołuje, to nieskończony świat wypełniony nieskończoną ilością gwiazd, niekoniecznie zamieszkały wszędzie, ale to jest coś, co na przykład Kant będzie o tym mówił, te vicissitudo rei na przykład, proszę Państwa, będzie bardzo, czyli te zmiany będą wykorzystywane, ostatnio sobie przetłumaczyłem dla siebie, kantowskie
tekst Kanta na temat powstania Ziemi. Historia naturalna Ziemi. No to, i to jest w ogóle dość ciekawy problem z XVII-XVIII wiek, Histoire naturelle, właśnie Pangea, Leibnica wcześniej była. No to jak oni sobie wyobrażali, jak ta cała kosmogonia się rozwija? No to on tam mówi, że wszystko tak właściwie po sobie następuje. I takie właśnie vicis situdo. No to jest ta idea, która gdzieś tkwiła w kulturze, od, co najmniej od czasów Bruna, nie wiadomo, czy jeszcze nie wcześniej. No idee tak dziwnie żyją, że nie wiadomo, w którym miejscu ona wyskoczy jako istotna idea dla nauki. Nie, cytowań nie miał. No niedawno opublikowano wszystkie jego dzieła, także może się poprawi ilość cytowań. Współcześnie jest, przypuszczam, że jest mocno cytowany. Tylko mówię, dopóki nie będzie tłumaczeń, no to jego teksty są zbyt ezoteryczne, żeby można było je normalnie czytać. Ja bym prosił jeszcze jednak do mikrofonu. Chciałam zapytać, czy współcześnie w Kościele katolickim byłoby miejsce dla takiego Giordano Bruno? To znaczy chodzi mi o to, czy Kościół, oczywiście mając świadomość tego, że papież Franciszek jest bardzo otwartą osobą, ale jak jest naprawdę, czy jesteśmy właśnie otwarci na taką wolność intelektualną i otwarci na krytykę? Mam tu na myśli po prostu sam w sobie Kościół katolicki. Nie ma czegoś takiego jak jeden Kościół katolicki w sensie sam w sobie. Każdy człowiek jest jakiś jest częścią Kościoła i to tak, różnie bywa. Ale mam tutaj na myśli doktrynę katolicką, twardą doktrynę. Znaczy też nie ma czegoś takiego, są zawsze spory. W Kościele zawsze istniał spór tak zwanych konserwatystów z postępowcami czy z otwartym Kościołem. I to już się w starożytności było i dzisiaj to jest ewidentne, widoczne. I chyba tak zawsze będzie, bo tak jesteśmy chyba skonstruowani biologicznie, że jedni bardziej mają tendencję do patrzenia wstecz, a drudzy z kolei bardziej optymistycznie do patrzenia w przód, a gdzieś trzeba by szukać drogi pośrodku, ale ona jest trudna. A więc najczęściej wybieramy najprostsze rozwiązania. Natomiast na pewno nie byłoby miejsca na negację Trójcy Świętej i Wcielenia, bo to jest zanegowanie bycia chrześcijaninem i po prostu myślę, że Bruno w ogóle nie wstąpiłby do zakonu, nie miałby takiej potrzeby, dlatego że wtedy no to była najprostsza droga do tego, żeby czegoś się nauczyć, a dzisiaj po prostu poszedłby gdzie indziej i z innej strony by to robił. Myślę, że tak by to wyglądało dzisiaj. No właśnie, dziękuję bardzo. Czy jeszcze mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości albo uwagi? Chciałbym tak zapytać tylko, jak współczesna filozofia w ogóle jaką rangę nadaje Giordano Brunowi? Czy bo z tego obrazu, który ksiądz zaprezentował, no, on jest no, mało ważny, tak? W sensie filozoficznym, to powiedziałem, przyjmuje się, że niewątpliwie wypracował pewną wizję świata, nieskończony świat z nieskończoną ilością gwiazd i to właściwie wszystko. Ale to miało olbrzymi wpływ. Natomiast czy to ma wartość filozoficzną? No to tak jak powiedziałem, to są pewne idee, które potem podskórnie gdzieś żyją i wpływają na innych. Natomiast na pewno nie zalicza się go do tego głównego nurtu filozofii, ani do głównego nurtu nauki. Natomiast jest coś takiego, on miał prawdopodobnie duży wpływ, jest taki nurt mistyczny, niemiecki romantyzm, gdzie na przykład był bardzo duży wpływ Jakuba Böhme, spiritualistów z końca XVI, początku XVII wieku. Jest takie dzieło, nawet przetłumaczone ostatnio na język polski Coirego, o alchemikach, mistykach i spiritualistach z tego wieku. I potem właśnie ta myśl niemiecka na tym dużo bazowała i myślę, że Giordano Bruno gdzieś tam się z tym wszystkim mieści. Myślę, że on w taki sposób mógł wpływać. No, wpłynął na Spinozę, więc ta jego koncepcja jednej substancji prawdopodobnie, że bo właściwie miał też taką koncepcję, że w świecie jest całość materii, właśnie to jest jedna substancja, nie ma wielości substancji, tylko jedno we wszystko się w drugie zamienia. Także to oczywiście, że to mówię, on, myślę, że nikt z nas za wiele oryginalnych pomysłów nie ma. Najczęściej gdzieś coś przeczytaliśmy i tylko nadaje mu temu nową formę w nowym kontekście i w tym jest to nowe. Jak ktoś zaczyna grzebać w historii nauki czy w historii filozofii, to
to widzi tych wszystkich antenatów i to można właściwie iść w nieskończoność. To mówię, w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość i mówię, tu zatrzymujemy, bo trzeba coś napisać. Nie da się w nieskończoność szukać przodków jakiejś idei. Idea nieskończoności aktualnej u niego, czy to on jakoś to głębiej rozwija, bo dzisiaj nie ma nieskończenie wielu gwiazd, nawet ten multiwers to nie jest nieskończenie wiele. On przyjmował, on mówił o Bogu tak, że Bóg jest cały nieskończony i całkowicie nieskończony, a świat jest tylko cały nieskończony, nie jest całkowicie nieskończony. Tyle mówił, natomiast co... A jaka jest różnica między... A kto to wie? Natomiast on mówił, że świat jest odbiciem Boga. Jest cieniem Boga. To jest neoplatonizm. Dlatego niektórzy go interpretują jako panteistę, bo uważał, że za Dawidem z Dinan, że nie jest źle nazywać materię Bogiem. Ale jak znam XII wiek i prawdopodobnie, bo on jest bardzo, ja zajmowałem się swego czasu XII wiekiem, Bruno posługuje się językiem XII wieku. Choćby komplikacja, eksplikacja, że wszystko w Bogu jest skomplikowane, potem się eksplikuje we wszechświecie. To za pośrednictwem Kuzańczyka i innych. Otóż zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Nieskończoność aktualna. A, jak to on na pewno nie zajmuje się tą nieskończonością w sposób dosłowny, natomiast co mogę podać obraz, na czym polega nieskończoność. To jest tak jak punkt do sfery lub punkt, czyli środek do okręgu lub do sfery. Tak oni pojmowali nieskończoność. To jest właściwie porównanie sfery do środka. No to mniej więcej tak oni to pojmowali. No bo to były dla niego tylko obrazy, to nie była matematyka, tylko obraz. On to po prostu wykorzystywał obrazy matematyczne. Natomiast Bóg jest całkowicie nieskończony. Świat jest, no właśnie, no, on prawdopodobnie nie potrafił sobie poradzić z tą relacją między światem a Bogiem, bo nie chciał utożsamić świata z Bogiem, a z drugiej strony, no mówi, no nieskończona przyczyna musi mieć nieskończony skutek. No i po stronie świata ta nieskończoność wyraża się w nieskończonej liczbie światów i w tym, że świat jest nieskończony, w tym sensie, że przestrzeń jest aktualnie nieskończona, nie ma krańca. Natomiast Bóg, no to już trzeba, to już myślę, że on też by sam powiedział, że nie wie, na czym polega ostatecznie nieskończoność Boga. Z tym, że używa właśnie tych określeń, bo nieskończoność aktualna, no to jest ten spór, o święty Tomasz pytał się, czy Bóg może stworzyć świat nieskończenie aktualnym. Gdyby chciał, to by mógł. Czy są jeszcze jakieś pytania? To może być ostatnia szansa, żeby je zadać. Jeśli nie ma, to może ja jeszcze zadam jedno ostatnie. Myślę, że chyba najprostsze, jakie padło, ale to się jeszcze okaże. Mianowicie, skąd się wziął mit tego Giordana Bruna, skąd się wziął mit tego męczennika nauki? Kto podsycał i w jakim celu ten płomień stosu z Campo di Fiori? I no, do czego ta postać służyła tym ludziom i służy no, ludziom chyba, do dzisiaj. Chyba na początku o tym mówiłem, że to te XIX-wieczne spory, to już o tym mówiłem, że koncepcja no ten męczennik był wygodny, męczennicy, to, tam był na przykład Galileusza bardzo często wykorzystywano w walkach Anglikanów z katolikami w Anglii, w gazetach zwłaszcza. I to mniej więcej w takim kontekście to się zaczynało rozwijać na poziomie gazetowym, publicystyki takiej dziennikarskiej, a potem doszły do tego te polityczne czynniki, a Kościół no, wtedy był w bardzo głębokiej defensywie, to znaczy XIX-wieczny Kościół nie ma porównania z dzisiejszym Kościołem, wtedy wychodzi Sylabus, 64 rok, który zakazuje wielu rzeczy. Ogłaszana jest nieomylność papieska, którą wszyscy rozumieją opacznie, łącznie z katolikami, że przez nieomylność oni rozumieją, że papież jest nieomylny także w sprawach nauki. No i wtedy jest oczywiście głęboka rewolta ze strony zwolenników nauki i oni wtedy mówią o tej walce nauki z
z religią, mówią, że Kościół jest niczym taka krwiopijcza hydra, która wysysa krew z naukowców. No, tego typu wręcz pojawiają się oskarżenia pod koniec XIX wieku. Natomiast tutaj, a propos tej nieskończoności, to mam taki cytat, jeszcze tylko. Przyjmuję nieskończoność wszechświata jako wynik nieskończonej potęgi Boga. Uważałbym za niegodne jego dobroci i potęgi stworzenie świata skończonego, dlaczego nieskończona pełnia miałaby być ograniczona, możliwość nieskończoności światów zaś roztrwoniona. Dlaczego miałaby doznać uszczerbku doskonałość Bożego wizerunku, który winien raczej jaśnieć w nieograniczonym lustrze, nieskończonym, ogromnym, stosownie do swego prawa bytu? Dlaczego chcielibyście, aby Bóg w swej potędze, działaniu i skutkach był określony jako granica wypukłości sfery, miast być, jak moglibyśmy powiedzieć, nieokreśloną granicą bezgraniczności? No to jest odpowiedź. Czyli to nawet nie ta sfera, tylko ta sfera byłaby wielowymiarowa, bezkresna. To dzisiaj byśmy mieli czterowymiarowa sfera, gdyby była. Czy n-wymiarowa, czyli byłaby jaka? Nieokreślona granica bezgraniczności. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy może ktoś się odważył? Jeśli nie, jest pani, tak? Proszę bardzo. To będzie ostatnie pytanie w takim razie. Ja chciałam spytać, jeśli można, o tą drugą część tytułu prelekcji, szarlatan. Dlatego mówię, wszystko zależy, jak zdefiniujemy szarlatana. Przez szarlatana można rozumieć kogoś, kto wykorzystuje naukę dla swoich ideologicznych celów troszeczkę. W tym względzie, no to troszeczkę tak, dla niego Kopernik był czysto instrumentalnie wykorzystywany. On mu był potrzebny tylko po to, żeby uzasadnić swoją metafizykę. On nie był zainteresowany naukowym poznaniem świata, tak jak my to dzisiaj rozumiemy. Natomiast niewątpliwie był człowiekiem, ja wiem, szaleńcem. On w jednym momencie pisze, kto najlepiej pozna Boga? Czy kapłani egipscy, filozof Mak? Nie, tylko szaleniec. I prawdopodobnie ta koncepcja gdzieś w nim była, że Bóg jest tak wielki, że tylko trzeba złamać wszelkie reguły rozumu i poznania, żeby dotrzeć do Boga, że najłatwiej do niego dotrze szaleniec. No, coś podobnego będzie z czasem mówił Nietzsche, tylko nie o Bogu, tylko o czymś innym, że szaleniec jest wzorcem jakiejś głębszej wiedzy, że ma wgląd w coś, w co inni swoim rozumem nie potrafią wniknąć. Już miałem kończyć, ale widzę, że jest jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Takie krótkie na zakończenie. Jak jest księdza osobisty stosunek do Bruno? Jakiś taki sympatia, czy raczej jest ambiwalentny. Antypatia? Nie. W żadnym wypadku nie ma antypatii. Natomiast mówię, no żałuję, że się stało, co się stało. Natomiast jeśli chodzi o... trudno... Nie da się jednym słowem opowiedzieć. Znaczy, jestem za tym, żeby była wolność myśli. Natomiast jego myślenie na pewno było mało krytyczne. Jak dla mnie było za mało krytyczne. I gdyby wszyscy chcieli tak budować swoje teorie, no to niedaleko byśmy doszli. Jednak myślenie wymaga pewnych ryzów, pewnego ograniczenia, właśnie choćby matematyką albo, czy tam myśleniem logicznym, krytycznym w każdym bądź razie. I to, co mówił Kepler, nie? Że no nie wystarczy znaleźć jakieś fascynujące idee i potem chcieć wszystkich do tego przekonać, bo obawiam się, że to staje się bardziej szowinizmem niż szarlatanizmem. W pewnym momencie staje się ktoś szowinistą swoich idei i on chyba trochę był takim szowinistą idei swojego nieskończonego świata, Boga. Z tym, że był konsekwentny, ostatecznie był konsekwentny, czyli przyjął na klatę, mówię to. Wiedział, że się zderzył ze światem, który go nie rozumie, nie akceptuje. I nie tylko w rzymskim kościele i chyba dlatego zdecydował wybrać się śmierć. No to mówię, mnie ciarki przechodzą, jak o tym myślę.
i szacunek, tak, po tym jako człowieka niewątpliwie. To ostatnio, bo proszę zwrócić uwagę, on wiele razy trochę cynicznie wypierał się swoich poglądów, ale na końcu powiedział nie, wybieram swoje przekonania. No, to tragiczna postać. Myślę, że tragiczna postać. Myślę, że ten szacunek dla postaci Giordano Bruno jest jak właściwym momentem, żeby zakończyć to spotkanie. Bardzo dziękuję księdzu za przybycie, podzielenie się tą ciekawą historią, dziękuję. Państwu za przybycie i za wysłuchanie i za ciekawe pytania. Myślę, dziękuję, że możemy bardzo podziękować księdzu za spotkanie. Thank you.